Hej, na tle choinki. Zostały mi jeszcze włosy z wczorajszej sesji, więc stwierdziłam, że nie będę ich myć, bo są jeszcze w okej stanie. I tak, dzisiejszy vlogmas, który mamy dzisiaj. 8 grudnia, jest już prawie 14 i ja dopiero zaczynam, ponieważ pomyślałam, że dzisiaj nie mam za dużo do roboty. Trochę mi się wykruszył jeden plan, właśnie niestety nie z mojej winy. I postanowiłam, że nagram dzisiaj... O, Harbo już od razu przypiekł do mnie, jak słyszy, że gadam. Ale postanowiłam, że dzisiaj nagram dla was moją poranną rutynę, więc ten filmik może być troszkę krótki. Po prostu pokażę wam, jak to u mnie wygląda co ranek, spróbuję odwzorować scenki. Nie wiem, jak to wyjdzie, to będzie taki ustawiony mój jakiś taki film, nie wiem. Otworzymy też zaraz na pewno kalendarze adwentowe, ale zacznijmy moją poranną rutynę. Ja sama nie wiem, co jeszcze będę w niej robić do końca. Codziennie z rana budzi mnie w sumie Harwol, ale na tym filmiku nie da się tego ustawić, bo jest już jakaś 14, więc Harwol mnie już dzisiaj obudził z rana. Przychodzi, chce się bawić, miauczy, wchodzi mi na głowę. I pierwsze, co robię po przebudzeniu, tak jak widzicie, wchodzę na wszystkie media społecznościowe, przeglądam Instagrama, TikToka i leżę tak sobie od 10 do zazwyczaj pół godziny, żebyście po prostu telefonem wybudzić. Czasami też jeszcze zaczepiam Harwola i go z rana przytulam, ale jak już to wszystko się wydarzy, to wstaję i Harwol od razu leci za mną. Zawsze pierwsze, co z rana robię, to idę do łazienki i Harwol biegnie za mną z nadzieją, że dam mu coś do jedzenia. Od razu potem lecę do kuchni. Jak widzicie, Harwol wie, że to jest jego szafeczka. Zawsze już jak widzi, że coś w niej grzebie. Nawet jeżeli wyciągam jakieś rzeczy do sprzątania, to on zawsze jest obok, bo myśli, że dostanie jakieś jedzonko. Pierwsze co robię, wymieniam mu wodę na czystą. On zawsze stoi pod moimi nogami i mi się plącze. Czasami się zdarza, że się o niego potykam, tak bardzo chcę jeść. Nasypuję mu odrobinę suchej karmy oraz dokładam mu mokrej. I więc tak, to jest pierwsze, co robię, jak wstaję. Karmię po prostu szczura, który mnie budzi. Niestety szkoda, że tego na filmie nie da się złapać. Kiedyś wam postaram się może nagrać. Następnie w kolejności zawsze robię sobie kawę oraz puszczam albo jakiś film, który leci przy okazji w telewizji, albo dalej przeglądam social media. Często też siadam przed laptopem, sprawdzam, czy do montażysty dotarły wszystkie pliki, patrzę, jak poszedł poprzedni vlogmas, patrzę, co wam się podoba, ogólnie obczajam jakieś swoje statystyki oraz sprawdzam, czy nie mam niczego do nagrania dzisiaj. Sprawdzam, czy nie mam też jakiejś współpracy, zrobienia zdjęcia, nagrania filmu, czy czegokolwiek. Następnie przenoszę się do łazienki, umyć się, umyć buzię, ogarnąć i poczuć się czysto. Albo zostaję w szlafroczku przez jeszcze parę godzin i sobie chilluję, albo jak mam coś do roboty, to wybieram, w co się ubiorę. No i wybrałam, że ubiorę się w dresik, bo w sumie mam dosyć luźny dzionek. Jak już jestem ubrana, to przychodzę z powrotem do łazienki i myję moją buzię, ponieważ będę się zabierać za makijaż. Okej, jak już jesteście ze mną tutaj, to postanowiłam, że nie będzie tego głosu w tle, tylko wam powiem, jak oczyszczam sobie moją buźkę z rana, jak ją przygotowuję do makijażu. Nie zawsze jest to taki sam proces, czasami go troszeczkę skracam, ale dzisiaj wam pokażę taką pełną moją pielęgnację, jak chcę, żeby naprawdę było tak idealnie. Pierwsze, co robię w ogóle, to powinnam umyć zęby. Okej, więc jak biorę się za oczyszczenie mojej buzi, używam do niej najczęściej z ranka takiej szczoteczki, która lepiej jakby pozwala się, nie wiem, czy wchłonąć, czy mogę tak powiedzieć, temu produktowi. I użyję pianki od Hello Body Coco Fresh. To nie jest teraz film sponsorowany jak coś, tylko totalnie nakładam sobie ją na gąbeczkę i zaczynam od mojego czoła. Jak zawibruję, to zaczynam robić po skroniach oraz po policzku, ciągnąc go tak w górę. O, jak zawibruję, to zmieniam na brodę oraz ja jeszcze zazwyczaj robię po nosie. No i jak po raz kolejny zawibruję, to przechodzę na drugi policzek oraz skronie. Oczywiście włosy już są uwalone w tym, bo jak żeby inaczej. No i jak się skończy, to myję szczoteczkę oraz zmywam resztki produktu z buzi. Okej, mam jeszcze taki żel nawilżający od Eveline i używam go rzadko, jak czuję, że mam bardzo wysuszoną buzię. Tak jak teraz, mam po prostu wrażenie, że przez pogodę mam totalnie wysuszoną i go mogę zarówno rączkami, jak i czasami tą szczoteczką również wmasować po prostu. Ta szczoteczka powoduje, że to działa jeszcze głębiej i mam teraz taką dosłownie mięciutką buzię. No i ponownie, jak już smaruję, to zmywam
Najwięcej produktów do pielęgnacji buzi mam z Hello Body, ze względu, że mam z nimi współpracę. I faktycznie używam ich na co dzień. Jeżeli mam taki luźny dzień, to zazwyczaj robię sobie teraz jakieś maseczki i w ogóle, ale że nie mam póki co za bardzo na to czasu, to lubię często użyć boostery. Ja mam taką w ogóle wersję, którą testowałam sobie, zanim te boostery od Hello Body wyszły. I to jest booster na gładką buzię, przeciwko właśnie jakimś takim pryszczykom i zanieczyszczeniom. I po prostu wsmarowuję go jeszcze sobie w buźkę. Okej, okay, kolejnym kroczkiem, zanim przejdę do makijażu, jest peeling. Peeling do ust, który robię zawsze z rana i przed snem. Dalej mam ten peeling na ustach i w międzyczasie, kiedy sobie tak je trę o siebie, nakładam kremik pod oczka. Uwielbiam dosłownie kremy pod oczy, one mi takie rozbudzają z samego rana i je wklepuję. Jak czuję, że usta już są wypilingowane, to zmywam resztki i nakładam jakiś balsam. Nie musi to być Hello Body, ale ja używam Hello Body. I nakładam sobie balsamik na te ustka. No i tak to u mnie wygląda. Teraz czekam dosłownie, nie wiem, z jakieś pół godzinki, żeby to wszystko mi się ładnie wchłonęło, to wszystko co miałam, bo przed makijażem nakładam kolejne produkty na twarz, które wam zaraz pokażę. Ale mam lenia dziś. Boże, ale to takiego lenia, jak ciemno mi się chce strasznie spać. Ale to czas na kalendarze adwentowe. O wow, dobra, dzisiaj mamy otwieranie kalendarzy w stylu domowym. To jest najgorsze, że ja właśnie jak dzisiaj mi wypadł jeden plan i jak mi się jeden plan zepsuje, to ja nie mam co ze sobą zrobić i nie wiem co zrobić we vlogmasie, ale obiecałam, że będą, no to są. Mam nadzieję, że wam się podoba moja poranna rutyna. Makijaż jest na innym odcinku, nie pamiętam na którym, nieważne. Więc tak, dzisiaj mamy 8. To jest coś dużego, Makeup Revolution. Czym nas dzisiaj zaskoczysz? Ten świąteczny, leniwy dzionek, ale chyba zaraz pójdę w kimę. Mini paletka. Takie basicowe kolorki, ale ładne są tutaj te gwiazdeczki. Taka zwykła paletka, fajna paletka. Odkładamy ją razem ze wszystkimi artykułami. Okej, okay, kolejne herbatki. Moje ulubione herbatki. Dzisiaj nie mam za dużo energii, ale staram się być energetyczna. Muszę spać o 4:00. To dlatego. Nie oceniajcie mnie. Mandarynka z imbirem. O Jezu, jaka świąteczna herbatka. Ja bym mogła mieć taki kalendarz, tylko nie adwentowy, tylko kalendarz całoroczny. Proszę, niech ktoś zrobi kalendarz całoroczny herbatkowy. 12 kalendarzy na każdy miesiąc i w każdym miesiącu herbatka, taka na przykład w lato jakieś takie hibiskus, wiecie, takie letnie, w zimę takie, w jesień jakieś dniowe i w ogóle dniowe herbatki mogą... Istnieją dniowe herbatki? Nieważne. Błagam, niech ktoś, chyba że istnieją takie kalendarze całoroczne, herbatkowe. Jestem w nim zakochana. Spa! Wczorajsze spa, niestety, jakkolwiek to nie zabrzmi, wystrzeliło we mnie. Zaatakowało mnie. Nie chcę o tym pamiętać. Ale mamy dzisiaj 8. Pa, już wiem, że nie należy otwierać tego buzią. Dobra, ej, to jest fajne. Ja myślałam, że to jest to samo, co wczoraj. Już sobie myślę, ja pitole, kurde. To ogarnijcie, to jest ze wczoraj. Krem, który strzela. A dzisiaj mamy body scrub, czyli peeling do ciała. Zarąbiście, nie będę go Udało mi się, nie wystrzeliło we mnie. Ale jest taki delikatny bardzo ten peeling. Taki żelowy bardziej niż peelingowaty, ale ładnie pachnie. To jest akurat good. Ładnie pachnie, więc dzisiaj spa się popisało nawet. Gratulujemy, bardzo ładnie. Teraz weźmiemy sobie szokolad. Dzisiaj będzie pewnie zwykły kinderek, nic nowego. Już mnie raczej nie zaskoczy to. Otóż 8. No, mówiłam, zwykły kinderek. Nie lubię, nie. Time for diamenty i lód. Kolejna pomadeczka. Ile mam pomadek? Wy chcieliście filmik, że robię makijaż rzeczami z kalendarza adwentowego i ja mam same pomadki. Ja mam robić... A nie, to jest jakiś... okej. Okay. To jest zajebiste. Wiecie, co to jest? Bo ostatnio dostałam od NYXa peeling do ust i to jest z tej samej serii. Taki balsamik jakby. To jest olejek jakby do ust, czy coś takiego. Zajebiste. Dobra, NYX dzisiaj plusuje bardzo. Ale to niestety już końcóweczka i mamy jeszcze coś od Belle. I wczoraj dali fajne, bo wczoraj dali mi gąbeczkę, a dzisiaj mamy pomadeczkę. Matową pomadeczkę. Zawsze spoko. Fajnie, że one mają takie uniwersalne kolory, że one nie są takie barbiowo-różowe. Elegancko, moi drodzy. No także to były
kalendarze adwentowe, idę sobie walnąć herbatkę. Standardowo. I nie wiem, odezwę się może do was później. Właśnie Harwol do mnie przyszedł. Hej Harwolu. Ja aktualnie oglądałam mojego vloga, który wlatuje dzisiaj, czyli wyleciał wczoraj, czyli backstage sesji. Więc mam nadzieję, że go widzieliście. Jak nie, to zapraszam. Bo już dzisiaj... Dzisiaj? Tak! To już dzisiaj! Dzisiaj na mojej stronie internetowej startuje moja nowa kolekcja. Nowy drop mojej biżuterii. Także możecie wbijać i nie wiem, czy już jest, czy nie. Dowiecie się pewnie na moim Instagramie, bo na Instagramie pewnie o tym informuję na bieżąco. No ale super, ja zapomniałam o tym, że dla was to dzisiaj, na mnie to jutro. Ale no dobra, w każdym razie lecę do salonu posiedzieć i po prostu chyba pochillować, bo Jezus Mario, no zobaczcie, jak zajebiście. Czy nie zajebiście jest tak sobie siedzieć i chillować w takim klimacie? No zajebiście. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Siedzę na YouTubie i wyświetla mi się filmik, jak Ariana Grande śpiewa piosenkę i się popłakała na niej i ja leżę i razem z nią płaczę i mam taki coś co najgły. Ogólnie jakieś w ogóle, co w ogóle jest chore. Wy też oglądam jakieś TikToki, chociażby cokolwiek i jest jakiś piesek w jakiejś dziurze płacze, w sensie szczeka i ludzie go wyciągają i ja tak leżę i płaczę na tych filmikach. Nie wiem, co jest nie tak. Potem je wyłączam i mam takie... Luka, uspokój się. Jak już dzisiaj mam dzień po prostu chilloutu i opierdzielania się samej w chacie, mi się nawet nie chce pisać do ludzi, czy chcą przyjść do mnie. Mi się nawet właśnie nie chce nawet z ludźmi spotykać, nie? Mi się nawet nie chce się pomalować, a mam ładne włosy po wczoraj i mogłabym się pomalować, zrobić zdjęcie, ale mi się nie chce, nie? Chce mi się jeść natomiast, bo zjadłam dzisiaj śniadanie tylko, to swoją drogą też zamówione. Nie chce mi się nawet wyjść z domu. Boże, ale ja mam dzisiaj dzień po prostu tragicznego lenia. Powiedzcie mi, wy też tak macie? Czy jestem jedyna? Tak, jeszcze mam w ogóle herbatkę zimną. Co by tu zjeść? Mam ochotę coś zjeść, ale nie takiego ciężkiego. Wiecie, o co chodzi? To jest najgorsze, jak chcesz jeść, ale nie masz pojęcia co. Ja sobie wybieram jedzonko i zobaczcie, kto tutaj przylazł. Już zaczął mruczeć pan. Pan grubas śpioch. Śpi ciągle, tylko słyszę, że ja się ruszę, bo się ruszyłam z łóżka tutaj usiąść. I nagle przybiega, żeby wymiziać pana, tak? Wymiziać, ja bym chciał. Rzekł łaskany. Gdzie? Mordo, na stół? No tak, bo jakżeby inaczej. Ale ja mam dzień jęczenia. Mi się nawet nie chce obejrzeć Big Mouth'a, mi się nawet nie chce włączyć serialu. Znalazłam jakąś ultra tanią restaurację i mam zupę oraz placki ziemniaczane za 16 zł plus dostawa kosztuje więcej niż ta zupa na przykład. Znowu z tego miejsca, bo się z niego nie ruszam od jakichś 15 minut. Zobaczcie, Harwol odkąd ma ten drapak w tym miejscu, on zaczął go używać. On rzadko kiedy tego drapaka używał, a odkąd jest tutaj, to on ciągle może leżeć sobie obok mnie, ja go mogę sobie smyrkać. No, także tyle wam chciałam powiedzieć, bo pokazuję wam mój dzisiejszy dzień. W nim jest jedno wielkie nic. Zamówiłam żarcie i dostałam właśnie foteczki od fotografki obrobione, żeby powrzucać na Instagram. Już je widzicie na Instagramie, więc zapraszam na Instagram Julia Kostera z moją biżu, która idzie dzisiaj, startuje dzisiaj. Właśnie mówiłam o tym przed chwilą. Pewnie was ta informacja nie zdziwi, ale dzisiaj znowu była u mnie koleżanka i jest w sumie w pół do pierwszej. Cały dzień dosłownie leżałam, nawet zrobiłam live'a na Instagramie, bo dzisiaj się totalnie nic nie działo, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi taki odcinek, chociaż urozmaiciłam to tą rutyną. Przynajmniej tyle. Ale nie zawsze musi się coś dziać. Niestety moje życie nie jest jakimś filmem, gdzie ciągle jest jakaś akcja. Czasami są takie po prostu dni lenia, ja to nazywam. I dzisiaj był taki dzień lenia, więc urozmaiciłam to rutyną. Jeżeli jakiś się powtórzy, to możecie mi proponować. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jakie filmy chcecie widzieć, jak ja mam na przykład dzień lenia i nic się nie dzieje w ciągu dnia. Jakie filmy mogę dla was nagrywać, jakie chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. I tak, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Krótki, bo krótki. Ciekawe to ja nie wiem. Sorry, tak się zdarza. Pa, pa.